Hej, witam Was na moim kanale w odcinku na temat fact-cheatów do gry Farming Simulator 25. Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, że przeprowadzka już praktycznie za mną, jak sami widzicie na tło. Natomiast zostało nam jeszcze kilka mniejszych rzeczy do zrobienia, ale nie będzie to już aż tak czasochłonne. Ze złych informacji, niestety, ale bazuję tutaj na internecie mobilnym, więc będę tutaj dosyć mocno też ograniczony, jeżeli chodzi o przesył danych. Dlatego też moja działalność, jeżeli chodzi o Farming Simulator 25, ograniczy się tylko i wyłącznie do filmów informacyjnych i edukacyjnych do tej serii, a będziemy głównie też bazowali na graniu, ewentualnie na live'ach. Z pewnością przełoży się to również na długość nagrywanych materiałów. Będę się starał zwężać je jak najbardziej się tylko da, po to byście mieli w jak najkrótszym czasie jak najwięcej informacji. Dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie to zróbcie. A dla tych, którzy już subskrybują, ale myśleli, że kanał już umarł, muszę zdementować tę informację. Śmiało możecie śledzić kanał. Po tym przydługim wstępie przejdźmy sobie już do factsheetów. Zaczynając od najstarszych factsheetów, które otrzymaliśmy od Giantsów, no to mamy tutaj z 30 sierpnia. No i na samym początku wrzucili nam oczywiście nowy zestawik, czyli mamy japońską firmę ciągników Iseki, no i do tego mamy przyczepę marki Farmtech. Jeżeli chodzi o sam ciągnik, to jest to, z tego co widzę, to ciągnik mały. 123 konie mechaniczne, 190 litrów zbiornik, masa własna ciągnika 4,6 tony. Cena też tutaj jest całkiem przyzwoita, natomiast prędkość, z tego co widzę, to nie powala. 30 km na godzinę. Przyczepa oczywiście ma szeroki zakres tego, co może przewozić i mamy tutaj możliwość rozbudowy od 4 do 8 metrów sześciennych. Kolejną maszyną będzie to nowy kombajn, nowa marka oczywiście, ponieważ w Farming Simulator 25 będziemy mieli szpinak. No i ta maszyna jest tutaj zaprezentowana nam do zbioru właśnie tego szpinaku. Jest to kombajn, jak samo widzicie, kombajn samojezdny, całkiem spory. Też z tego co zauważyłem, to jego cena jest również dosyć wysoka, ponieważ mamy tutaj 635 tysięcy dolców za ten kombajn. No i mamy tutaj oczywiście opis, jest to spinach harvester, czyli kombajn do szpinaku. Prędkość maksymalna, jeżeli chodzi o pracę, z tego co widzę, to tutaj mamy 10 km na godzinę, a prędkość maksymalna poza pracą mamy do 25 km. Jeżeli chodzi o pojemność, to jest to też całkiem sporo, bo 35 metrów sześciennych. Kolejną maszynę, jaką nam zaprezentowano, jest to Merlo. Z tego co możecie zauważyć, to wygląda to jak ładowarka, natomiast to zwykła ładowarka nie jest, ponieważ możemy też zwrócić tutaj uwagę na to, że mamy podpięte jakieś narzędzie z tyłu, co może świadczyć o tym, że najprawdopodobniej ta maszyna ma również z tyłu podnośnik. Ciekawe też, czy będzie możliwość podpięcia tam wałka, czy tylko takie maszyny, które pracują po prostu na zasadzie, gdy je ciągniemy, to coś tam się w tych maszynach obraca i wprawia w ruch narzędzie. Jeżeli chodzi o samą maszynę, niewielki zbiorniczek, 140 litrów, prędkość maksymalna to 40 km na godzinę, lepiej niż w poprzednim przypadku, jeżeli chodzi o ten ciągnik japoński. No i mamy też tutaj 170 koni mechanicznych, 9,5 tony waga. To wydaje mi się, że jest też całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że tamten ciągnik ważył 4 z groszami, także no tutaj jest kawał bestii. Dalej lecąc mamy Valtrę. Valtra jest nam dosyć dobrze znana, jeżeli chodzi o Farming Simulatora. Natomiast tutaj mamy Wartię z serii S. No i tutaj mamy taki fajny kolor, bo to jest taki miedziane, bym powiedział, coś w tym stylu, jeżeli chodzi o ten kolor. No i specyfikacja samej Valtry, to mamy tutaj już taki troszeczkę mocniejszy ciągnik, ponieważ 280 koni mechanicznych, to jest już całkiem sporo, z możliwością rozbudowy do 420, także też może być dosyć ciekawie. Zbiornik również jest całkiem spory, 610 litrów, no i 11,9 tony sama waga. Zastanawiam się właśnie, jak to z tą wagą jest, czy ona zostaje stała, czy to jest jakby maksymalna waga tego ciągnika po na przykład, nie wiem, dodaniu podwójnych szerokich opon i na przykład z tym maksymalnie dużym silnikiem. Sama cena za tą maszynę to 254 500. No i mamy też tutaj przyczepę marki Brandner. To nie jest chyba przyczepa, to jest rozrzutnik. Nie, przyczepa, trailer. Ok, no i tutaj mamy oczywiście również z możliwością rozbudowy o te zakładki, czyli od 30 do 46 metrów sześciennych.
Przechodzimy już troszeczkę do młodszych faktów i będziemy tutaj już mieli 6 wrzesień. Moi drodzy, tutaj na samym początku wlatuje nam oczywiście John Deere. Widać to od razu na pierwszy rzut oka, że ten John Deere to jest jeden ze starszych ciągników, chociażby po samej budowie. Wiadomo, że te nowsze ciągniki John Deere'a są takie bardziej zaokrąglone. Ten tutaj wygląda na taki troszeczkę starszy. No i co możemy o tym ciągniku powiedzieć? To, że nie ma możliwości rozbudowy silnika, ma za to 116 koni mechanicznych, dosyć mały zbiornik, bo 118 litrów. Prędkość maksymalna to 35 km. No i mamy manual plus power shifter. Jeżeli chodzi o agregacik, który mamy, nie, to jest siewnik, przepraszam, solid stand 1500, no i tutaj możemy tym sobie rozsiewać, no w tym wypadku z takich dodatkowych upraw mamy szpinak, z tego co tutaj widzę, to jest chyba szpinak, taka ikonka od szpinaku, ale mamy też jakiś znak zapytania, co może świadczyć o tym, Giants planuje jeszcze jakąś niespodziankę, jeżeli chodzi o nowe uprawy. Następnie mamy nową markę, która dostarczy nam, z tego co tutaj widzę, opryskiwacz samojezdny. Ja ogólnie nie jestem zbyt dużym zwolennikiem opryskiwaczy samojezdnych. Z tego raczej korzysta się na dosyć późnym etapie gry, może dlatego aż tak często tym nie jeździłem. Ale no tutaj możemy sobie zauważyć, że mamy 8000 litrów pojemności. No i rozstaw od 36 do 54 metrów, jeżeli chodzi o zasięg tego oprysku. No i tutaj też oczywiście możemy tym zarówno pryskać chwasty, jak i rozlewać nawóz. Następna marka to będzie Magdon. No i tutaj mamy, chyba dobrze to wymagam, tutaj będziemy już mieli troszeczkę więcej z tego co kojarzę pojazdów z tej marki, ale do tego przejdziemy później. No i tutaj mamy taki header. Z tego co się orientuję, to nie jest kombajn, to jest po prostu header, który będzie nam robił pokosy, a później będziemy musieli przejechać się i tak kombajnem za tym i to, że tak powiem, wymucić. Jeżeli chodzi o specyfikację tej maszyny, no to prawdopodobnie będziemy mieli dosyć szeroki header ze względu na to, że nie musi ona już od razu wymłacać tego zboża. No i mamy tutaj 12,2 metra i cena 170 tysięcy. Tutaj akurat względem cen na przykład dużych kombajnów z dużymi headerami może właśnie być zachętą do tego, żeby tej maszyny skorzystać. Prędkość maksymalna to też jest całkiem sporo, bo 45 km na godzinę. Idąc dalej mamy Casey'ka, jakże tradycyjna marka w farmingu, bo od niepamiętnych czasów, nie wiem czy od 15 albo 17, Casey'y są już w farmingu. Także to mnie bardzo cieszy i tutaj przydałoby się właśnie te Casey'ki tak troszeczkę podkręcić, bo one jednak straciły na wartości, chociaż w 22 już było z nimi całkiem spoko. Pamiętam, że w 19 były naprawdę mocno zaniedbane. No i tutaj mamy taki dosyć solidny kombajn już, bo mamy aż 20 tysięcy litrów pojemności, zbiornik 1500 litrów, 775 kunia mechanicznego. No i dodatkowo mam tutaj do tego header już podpięty do kukurydzy słonecznika 10-metrowy. Także kawał bestii, powiem szczerze, że to jest chyba jeden z większych kombajnów, no bo też kosztuje 740 tysięcy, jak nie największy. To możliwe, że to będzie największy kombajn marki Case. Tutaj mamy oczywiście kolejną markę ciągników i z tego co tutaj możemy zauważyć, jest to marka White. No i tutaj mamy ciągnik w kolorze białym. White to będzie pewnie biały. Coś niesamowitego, ciekawe jak z czyszczeniem tego. Tak, tutaj mamy Anderson Solution for Smarter Farms, więc tutaj to jest w tym wypadku wind rower, czyli będzie to przetrząsacz, o ile dobrze kumam czacze. Dobra, 140 kunia potrzebne, 9,2 metra, jeżeli chodzi o rozstaw tego przetrząsacza, 20 km na godzinę, prędkość maksymalna, z jaką możemy ten przetrząsacz sobie ciągnąć, jaką możemy pracować, maksymalna. No i ciągnik z możliwością rozbudowy silnika od 160 do 225 koni mechanicznych. Zastanawiam się właśnie o jakość wykonania tych nowych ciągników, bo no może być tutaj dosyć ciekawie. Mam nadzieję, że Gianci się postarają jak najbardziej. No i tutaj mamy ładowarkę od JBC. To jest to kawał luja, jak sami widzicie, bo 14,4 tony, ale to jest taka duża ładowarka. Wszystko kwestia tego, jaką łychę sobie podepniemy. Natomiast co mi się nie podobało w 22 i co chcę zauważyć, to z tymi ładowarkami był taki problem, że w momencie, gdy chcieliśmy na przykład coś sobie na jakąś większą przyczepę załadować, chociażby tak jak, nie wiem, powiedzmy w przypadku tutaj tej przyczepy marki
Brandnem, no to występował taki błąd, że o ile na przykład nie mając zakładek, to fajnie się tam ładuje, o tyle jak zakładki założycie, no to prawdopodobnie jakby ta ładowarka będzie już trochę za mała, więc fajnie by było, gdyby zbalansowali trochę tą wielkość tych maszyn i żeby to sobie gdzieś tam fajnie ze sobą współgrało. Idziemy dalej, no i mamy Deutsche Fachra. Znając życie, to źle wypowiedziałem, ale jak ktoś chce mnie poprawić, to zachęcam w komentarzu. Ja jestem z Polski, będę mówił Deutsche Fachra. 6C, jeżeli chodzi o Deutsche Fachra, i tutaj on będzie chyba troszeczkę mniejszym, bo widać, że nie jest zbyt duży. I tak właśnie jest. 143 kłónie mechaniczne, 50 km na godzinę. Fajnie, bo akurat dosyć szybki. No i do tego mamy oczywiście prasę belującą marki Krone. No i z możliwością oczywiście zwiększania średnicy beli od 125 cm do 180 cm. Widzieliśmy to już w 22, że ta możliwość regulacji wielkości już nam się wtedy pojawiała. Są to marki, oczywiście nie są to nowe marki. Tutaj mamy Fendika i Bednara. No jeżeli chodzi o Fendika, to mamy 700 Vario. 700 Vario to z tego, co pamiętam, był też w 22. Bednar, Omega. Tego chyba nie było, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tutaj potrzebne jest 200 koni, 17 km na godzinę maksymalna prędkość, z jaką możemy pracować z tą maszyną. Niektóre ikonki będą się różniły, więc tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę. No, ponieważ wiadomo, że cały jakby farmik będzie dosyć mocno odświeżony i trzeba będzie się do niektórych elementów przyzwyczaić. Ostatnie fakcity, które zostały nam upublicznione, to były 20 września. I mamy tutaj markę Dalbo. I z tego, co widzę, to jest Dish Harrow. To jest, jak dobrze kojarzę, mulcher. Coś mi się tak wydaje, albo będzie to po prostu jakaś tam talerzówka. Natomiast prędkość maksymalna pracy to 18 metrów. I tutaj jest z możliwością siania. 180 koni potrzebne, 8 metrów szerokości, jeżeli chodzi o pracę. Przechodzimy do jednej z wisienek na torcie, czyli Classic Vario 620, jeżeli chodzi o header. I Evion 450. Klas Evion 450 to jest też jakaś nowość, ponieważ z takich kombajnów, to mieliśmy wcześniej Dominatora, tutaj mamy Eviona i to jest jakby seria, która mi nie jest w ogóle znana, bo tam Xeriony i tak dalej, no to wiadomo, że nam się przewijały, ale Evion jeszcze nie. 258 koni mechanicznych, 8000 litrów pojemności, oczywiście kombajn do zbóż, słonecznika, jak i nasion kukurydzy. Dodatkowo do niego mamy header o szerokości 6,2 metra, więc to będzie taki kombajn średnich rozmiarów. Tutaj coś, co może być też dosyć fajnym rozwiązaniem, bo mamy przyczepy marki Anaburger i tutaj może to się fajnie sprawdzić, ponieważ jak widzicie na kolejnym załączonym obrazku, to mamy osobno podwozie i mamy osobno nakładki, więc będzie to na przykład podwozie modyfikowalne, będziemy mogli sobie na przykład zmieniać te nakładki, dlatego na przykład tutaj mamy przyczepę, możemy mieć też rozrzutnik, czy cokolwiek innego, na przykład beczkę z wodą do tego z możliwością do podpięcia. Ostatnią maszyną, jaką mamy, jest to kombajn marki Ogdbo. Jest to kombajn oczywiście do nowych upraw, które nam tutaj Giants zafunduje. Szerokość robocza tego kombajnu jest całkiem nieduża, bo 3,3 metra, coś jak na przykład w przypadku buraków czy ziemniaków podobnej szerokości. Natomiast mamy też niedużą pojemność, bo 15 metrów sześciennych. Także moi drodzy, w tym odcinku to już by było wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Omówiliśmy sobie przynajmniej te maszyny, które zostały nam zaprezentowane na ten moment. Co będzie później, to zobaczymy. Na pewno nas Giants jeszcze zaskoczy, bo w sumie to jak nagrywam o ten odcinek, to szukałem informacji o nowych uprawach i tylko widziałem informację, że Giants szykuje jeszcze coś właśnie nowego odnośnie tych nowych upraw. Natomiast nie do końca wiem co. Pewnie nam z przyszłości powiedzą, bądź też będą nas trzymali w niepewności. Też jeżeli chodzi o cenę samego Farming Simulatora 25, to około 205 zł na Steamie. Jest to cena przedpremierowa. Ja bym się jeszcze wstrzymał. Zostało nam jeszcze prawie 2 miesiące. Poczekajcie, zanim kupicie. Naprawdę najlepiej taką decyzję to jest podjąć sobie, nie wiem, 3-4 dni przed premierą. To wszystko. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału. Do następnego. Pozdrawiam. Hej, hej.